Prostszym sposobem jest oczywiście zrobienie kolejnego kanwasa. Może tego przenazwiemy na menu. Tak będzie najprościej. Może bardziej. Tak. A dodamy następny. Ku waszemu zaskoczeniu dodałem po prostu image. Tylko w złym miejscu. Sekundę. Dodaj canvas. Canvas, canvas, canvas. Na początku dodamy canvas. I pod canvasem dodamy image. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Image. Spoko. Dobrze. To nazwiemy exit quit. Pop-up. Nie będzie. Na razie zostawimy. Mamy sobie nasz canvas. Canvas pozostaje bez zmian, tak jak jest. Żadnych scale faktorów i tak dalej. Nie ma takiej potrzeby. Niemniej jednak przydałby się nam sort order. Chcemy, żeby nasz quit był przed start menu. Czyli w tym momencie, jak jest start menu, ma sort order 0, więc wyższy będzie przed. Dlaczego? Dlatego chcę, żeby nakryło. Jeszcze zrobię jedną małą zmianę, bo coś mi się tu nie podoba. Osobiście, jeśli mam być szczery, wolałbym, żeby kolor tego był bardziej tak, a cień był biały. Będzie to lepiej wyglądało. No, lepiej to wygląda. To samo zrobię z exit. Kolor. Weźmy z cienia. Cień. Weźmy. Tak. Zobaczmy jeszcze na sekundkę, jak to wygląda. Lepiej. Moim zdaniem lepiej. Można ten cień troszkę bardziej wygładzić, znaczy spowodować, żeby był bardziej przezroczysty. No, mniej więcej coś takiego. Tu troszeczkę zmniejszymy do 150. Wszystko to, co robię, to jest oczywiście kwestia gustu lub jego braku. Więc sami sobie musicie znaleźć, że tak powiem, wasze uniwersalne. Wasz gust tu zdecyduje. O. Świetnie. Teraz jak wypadnie nam okno, to nie chcielibyśmy, żeby absolutnie, żebyśmy nie mogli klikać na te przyciski. Aby to zrealizować, najprościej możemy oczywiście kodem je wyłączać. Tylko po co? Możemy najnormalniej w życiu stworzyć sobie obrazek, który będzie rozciągnięty na całą długość i szerokość w taki sposób. W tym momencie on zablokuje nam możliwość klikania. Proszę zobaczyć. Oczywiście dziwnie to wygląda. Damy mu przeźroczystość bardzo dużą. Damy mu na przykład, żeby może 10. OK. I w tym momencie, no, uruchamia się. I w tym momencie nie możemy kliknąć, czyli nasze okienko wyskoczy, jakby troszkę nam zablokuje widoczność. Oczywiście możemy zlikwidować na zero. I w taki oto bardzo prosty sposób, bez żadnego kodu, bez żadnego kombinowania, zablokowaliśmy to, co wyskakuje, zablokowaliśmy przyciski. Dobrze, to teraz dodajmy jeszcze jeden canvas, bo gdy mamy już ten ogólny canvas naszego wyjścia, teraz dodamy canvas związany z... z czym? A może nie canvas? A może canvas? Nie. Dodamy drugi image. Ten nazwiemy blok. Prawie.
A następny image, przepraszam, UI, image. No. Exit, op, up. Dobrze, może troszkę za dużo. Dobrze, no i teraz co? Przede wszystkim dajmy mu jakieś wymiary, na przykład no znacznie większe, na przykład 300. Chcę nawet 400. Chcemy, żeby był wyższy, 200. No i mamy jakiś tam image. Dajmy mu jakąś tam przeżyczystość, nie za dużo, nie za mało. 150, no niech będzie 150. Teraz tu chcemy, żeby pojawiło nam się przede wszystkim tekst. Tekst. Tak. Obniżymy go. Przesuniemy. Zmienimy czcionkę na właściwą. Zmienimy kolor. Tak. I quit text. Quit text i are you prawie are you sure want to quit. Mam nadzieję, że bez większych błędów. Dajmy 30. Może to nie był dobry pomysł. Teraz poszerzymy to do tam było. Image ma 400, to tu damy 350. Świetnie. Mamy pytanie. Okej. Okej. Powiedzmy, że tak. Mamy jakiś tam kawałek pop-upu. No i teraz oczywiście dwa przyciski. Tak i nie. To jest, robiliśmy to, skopiuję ten. Nazwiemy go yes. Yes. Nie chcemy, żeby był taki szeroki. 20, 30, 50. Prawie że idealnie. Może nie overlay. OK. Powiedzmy gdzieś tu. Może bardziej tu. I kopia. Będzie się nazywał no i no. No dobrze, mamy. No i co ma się stać? No to weźmy teraz naszą logikę. Po naciśnięciu exit nie zrobimy quit, tylko będziemy musieli zrobić, żeby pojawiło nam się ten canvas, czyli ten pop-up pojawi nam się. Świetnie. Kolejną rzeczą chcemy zrobić, by... Po naciśnięciu yes, stało się dokładnie to, co się stało wcześniej, czyli wyszło z aplikacji. Robiliśmy to już. Menu Manager, Exit Application. Nic więcej tu nie będziemy kombinować. Na razie niech zostanie tak, jak jest. Wszystko wygląda OK. Kliknę. Oczywiście nie mogę kliknąć, no bo nie wyjdzie nam z aplikacji. Świetnie, wszystko działa. Teraz potrzebujemy napisać trochę kodu. Zacznijmy od dodania sobie
serializable field, dlatego że chcemy tu wstawić co? Myślę, że chcemy, żeby nie szukać, nie kombinować, to weźmy tu sobie nasze quit menu. Private. Wiem, że to jest canvas. Świetnie. Dla odmiany damy sobie tu start. Możemy wpisać po prostu void start lub chyba Ctrl-Shift-M, tak, i z listy funkcji dać start, super. I co tu damy? Chcemy, żeby nasze quit menu enable równało się na starcie false. False. Nie chcemy, żeby pojawiało się, czyli zrobimy sobie takie małe zabezpieczenie. Teraz potrzebujemy pewnych metod, które będą nam pomagały operować tym wszystkim, a mianowicie pokazaniu na początku quit. Zacznijmy od pokazania na początku quit menu, czyli jak naciśniemy exit, wtedy pojawi nam się menu. Czyli to będzie bardzo proste. Public void exit press. Exit press. I co? Quit menu. Enable. True. Bomba. Teraz chcemy, żeby co się stanie, jak klikniemy na no. Public. Void. Przepraszam. No. Press. Chcemy, żeby się schowało. Quit menu. Enable. False. False. Świetnie. No to już jesteśmy, powiem szczerze, dalej niż bliżej. Oczywiście w pracy. No i to jest tak. Exit. Skompilowało się. Chcemy zmienić na exit press. Świetnie. Nasze no. Chcemy zmienić, chcemy dodać button, chcemy dodać nasze zdarzenie, nasz obiekt, przepraszam, zdarzeniami, wybrać menu i no press. Świetnie. Zobaczmy, czy nie popełniłem żadnego błędu. No, tak, nie przypisałem. Game controller, quit menu. Ups. Teraz. Świetnie. Dajemy exit. No. Exit. No. Chyba nie może być nic prostszego. Pokazujemy. Teraz jak widzimy nie możemy nic zrobić. Jak damy yes, to powinno wyjść. Oczywiście nie wyjdzie w tym momencie, ale zadziała to, jeżeli będziemy mieli skompilowaną aplikację. By to znaczy zbudowaną. To też zrobię. Wiadomo, że to chwilę potrwa, więc przerwę i wznowię w momencie, gdy aplikacja się zbuduje. No dobrze, aplikacja się zbudowała. Dajmy play. Poczekamy. Daję exit. No. Exit. Yes. Zamknęło. Voilà. W taki oto sposób zrobiliśmy pierwszą obsługę jakby takiego okienka i wszystko wygląda, że działa w porządku. No, oczywiście mamy pierwszy problem, z którym się spotkamy. Pokażę. Jak damy play, to oczywiście tego menu tu nie mamy. Nie mamy żadnego, ile kto ma życia i tak dalej, i tak dalej. Dlatego jedyne, co nam teraz pozostało, tak naprawdę, to zrobić, by nasze zdarzenia działały. Oczywiście jeszcze dodamy jedną rzecz, że po naciśnięciu klawisza Escape również pojawi się okienko wyjścia. Aby zrobić, żeby można było pokazać to okno w momencie, gdy naciśniemy Escape, no to musimy oczywiście użyć inputów, no bo wiadomo, input odpowiada za naciśnięcia. Pierwsze, co musimy zrobić, to sprawdźmy w ogóle, czy mamy jakiś escape przypisany. Zaczniemy od cancel, bo mam wrażenie. Jest escape. Po naciśnięciu escape'u
powinno wyjść. Weźmy nasz scripts, weźmy nasze game controllery i inputs. Sprawdźmy, czy jest tu escape. Nie ma, więc dodajmy tu przycisk escape. Nazwijmy go escape i chyba go cancel. Sprawdzę jeszcze raz. Exit player input. Jest dokładnie cancel. Skopiuję je, wkleję, żeby nie było wątpliwości. Mamy nasz string. No to dobrze, to co możemy? Znaczy to ja zamknę sobie, bo mi tu dziwne rzeczy. Ok. Dobra, to powalczmy. Zgodnie z tym, co mówiłem wcześniej, a wykrywanie musimy robić w update'cie. Public albo Ctrl-Shift-M, update, nie late update, nie inny update, po prostu update. If insert mam wciśnięty input, prawie dobrze. Button, get button down, dlatego że nie chcemy, żeby się pojawiało w momencie, gdy trzymamy, tylko gdy naciśniemy. Tu będziemy potrzebowali dostępu do naszych inputów. Ups. Najprościej po prostu odwołać input do naszych stałych i cancel. Inputs, cancel. Escape. Jeżeli nacisnęliśmy escape, brak nawiasu, to w tym momencie powinno nam się exit press pojawić, czyli exit press. To tyle w tym temacie. Sprawdźmy, czy działa. Uruchommy. Naciskam escape. Bardzo dobrze. No. Nie było nic prostszego, wiadomo, znacie obsługę przycisków. Czy można to zrobić w prostszy sposób? Pewnie tak.